Cześć kochani, pogoda jest pod psem dzisiaj, nie obrażając Saby oczywiście. Masakra, bez przerwy pada i zapowiadają u nas gdzieś z tydzień opadów. Więc ja zmykam pod dach i zaczynam montować inkubator. Zaraz wam pokażę, co mi się tam udało zmaścić do tej pory. No znowu mruganie, kurczę, od tej LED lampy, no nie wiem. Na razie mamy na konstrukcję kantóweczki powycinane. Inkubator będzie w wysokości 80, bodajże, ile? 86, jeśli dobrze pamiętam. Nie, przepraszam, na 100 cm jest inkubator wysoki. Szerokość będzie 46,5 plus 10, to będzie 56,5 i długość, głębokość 76,5. Tak to będzie wyglądało. Z piątek buduję kantówek. Po pierwsze, mam piątki, więc takich buduję. Po drugie, chcę wykorzystać styropian. Między dwie ścianki będzie styropian piąteczka. Akurat mi tu idealnie spasuje. Dobra, biorę się do roboty i za niedługo zobaczycie co i jak. No i teraz chyba możecie sobie dużo łatwiej wyobrazić, o co mi chodziło z tymi kantówkami. W tym momencie widzicie szkielet inkubatora. Tu będzie, tu będą drzwiczki. Teraz kwestia jest taka. Zabudowa, jedna ścianka z tej strony. Druga ścianka z tej strony. Pomiędzy nimi tutaj będzie piątka styropian. I tak to wygląda. Dosyć spory ten inkubator buduje, ale robię to raz i na dłuższy czas. Nie chciałem się bawić w jakiś taki mniejszy, a potem rozbudowywać, tylko od razu buduję taki solidniejszy na dłuższy czas. Tak to wygląda. Myślę, że teraz już wiecie, o co chodzi. Ja biorę się dalej do roboty i będziecie widzieć, co dalej. I tak by to wyglądało po 3 godzinach, drodzy widzowie. W środku obudowane sklejką. Pokażę wam w koło. Te miejsca wszystkie tutaj, to wszystko zostanie wypełnione 5 cm styropianu. Więc dlatego jest tak zostawione. Od środka tak to wygląda. O, już Saba tutaj, kurde, weszła. Saba! Zamorduję cię zaraz. Tak to wygląda od środka. To jest wnętrze. I tu jeszcze muszę pomalować. Zaraz to zasilikonujemy, wszelkie dziurki, bo tam mimo moich najszczerszych chęci gdzieś tam jakieś, widzę, delikatne prześwity są, nie? Ja robię z odpadów, więc to też, ta sklejka nie jest idealna, ale no powiedzmy, że jest jak jest. Więc teraz muszę zasilikonować środek i zabezpieczyć przed wilgocią, bo nie oszukujmy się, tą sklejkę diabli wezmą, jak tutaj by tylko wilgoć dostała, nie? Więc musimy teraz przygotować środek, żeby był zabezpieczony. Natomiast z zewnątrz tutaj, tu pójdzie styropian i jeszcze jedna warstwa sklejki, tak żeby 5-centymetrowa warstwa styropianu była w koło, nie? No, dobra. Taki szybki update. Ja biorę się dalej do pracy, póki jeszcze mam czas. Tak wam pokażę w koło, jak to wygląda. Do zobaczenia. Coś takiego mi po budowie zostało. Przyznam szczerze, nie pamiętam, jak to było aplikowane. Czy to można pędzlem aplikować, ale wydaje mi się, że tak. Więc zaczynamy ciapać i zobaczymy, co i jak. Nie, no pędzelkiem obleci. Będzie ok. Najpierw tak, a później zobaczymy, czy są jeszcze jakieś szpary. To jest, jeśli ktoś nie zdążył przeczytać, płynna folia. Firmy nie reklamuje. Po prostu płynna folia. Zostało mi to po budowie, więc wydaje mi się, że powinno spełnić tutaj moje wymagania. Chodzi o to, żeby zabezpieczyć maksymalnie tą sklejkę, nie? Dziwnie mi się mówi i robi, bo nie mogę się skupić ani na jednym, ani na drugim. No ale to chwilkę tylko wam pokażę, jak maluję i zaraz resztę już poza kadrem. Nie wiem, czy jedna warstwa, czy dwie, zobaczymy, jak to będzie, jak to wyschnie, jak to będzie wyglądać. Ale jak to fajną taką strukturę stworzy, która nie przepuszcza wody, no to może jedna warstwa wystarczy. O, nawet fajnie to zatyka, widzicie te dziurki?
które tam są. Bo to jest dosyć gęste, to jest taka... To jest taki budyń. Można powiedzieć, że konsystencja takiego budyniu. O, patrzcie. I dziurka cała zategowana. Nawet nie trzeba silikonować. To nawet lepiej niż myślałem. Dobra, nie będę wam pokazywał malowania i was zanudzał. Jak skończę, zobaczycie efekt. No i tak to wygląda po malowaniu. Całkiem nawet fajny ten kolorek jest. Zobaczymy, czy ta jedna warstwa wystarczy. Czy będzie trzeba drugą domalować. Nawet powiem szczerze, nie wiem, jaka konsystencja tego będzie po wyschnięciu, nie? Czy to będzie gładkie, czy... Zobaczymy. Ale jeśli to ma zabezpieczyć przed wilgocią drzewo, żeby nie pęczniało, żeby nie... grzyby żadne tutaj nie rosły, no to myślę, że powinno być ok. Zobaczymy. Nie mam pewności stuprocentowej, ale zobaczymy. Tak więc, kochani, na dzisiaj chyba wystarczy, bo więcej czasu nie mam. Miałem obkładać jeszcze styropianem, ale niestety muszę się dzieciakami zająć, więc dziękuję wam, kochani, za dzisiaj. Trzymajcie się i do następnego. Będziemy dalej kończyć inkubator. Hej!